Cześć, witamy. Czas na literkę L. L jak? L jak LTE, co by nam spowodowało, że na dziś, dopóki takie prawdziwe 5G nie wejdzie, będziemy mieli przegląd wszystkich tych metod transmisji danych, bo był GPRS, był Edge i było HSPA. I tu sobie poszukajcie filmów o odpowiednich literkach. Tak jest, to teraz dochodzimy do LTE, czyli jakby do samej końcówki, czyli tego, co w tej chwili jest najszybsze. Bo 5G w Polsce to jest w zasadzie LTE+. Póki co. Póki co będzie kiedyś szybciej, ale na razie tak naprawdę większość z nas na większej powierzchni kraju tak naprawdę to ma dostęp właśnie do LTE, które również możecie znać pod nazwą 4G. Tak. No, według mnie to 4 to jest na wyrost, no ale tak już się przyjęło. Tak się przyjęło. Kim ja jestem, żeby tutaj... Dobra, co to w ogóle oznacza to LTE? Long Term Evolution, takie nic nieznaczące, natomiast no long term w sumie dosyć długo się trzyma. No dokładnie, o to chodzi. Że... Taki już był w sumie zamysł chyba przy tworzeniu tej sieci, stąd ta nazwa się wzięła. Mm-hmm. A w praktyce? W praktyce to jest po prostu szybsze 3G. Dokładnie. I w zasadzie... To wyczerpuje temat, poza tym, że jeszcze też musicie wiedzieć o dodatkowej wartości dodanej w LTE. Wartością dodaną jest na przykład większa pojemność sieci, czyli większa liczba użytkowników może w danym momencie korzystać z tego samego nadajnika, ale z drugiej strony ten nadajnik ma słabszy zasięg, więc ta sieć musi być odpowiednio gęstsza, żeby działała jak najlepiej. Tak, za wyjątkiem LTE 800, które z kolei tutaj jest nastawione na właśnie większy zasięg, większą komórkę kosztem tej jej pojemności. Dokładnie. Tutaj odsyłam do naszego filmiku C jak częstotliwość. Bo tam właśnie też między innymi o tym rozmawialiśmy, właśnie o zależności częstotliwości, a przepustowości sieci, ale to sobie obejrzyjcie ten drugi filmik. Z LTE przyszło, chociaż nie od razu, bo najpierw się pojawiło LTE jako transmisja danych, ale pojawiło się jakiś czas później coś takiego jak Voice over LTE. I to jest taka ciekawostka, że o ile w sieciach 2G, sieci drugiej generacji, czyli pierwszy GSM, były nastawione na rozmowy, a ta transmisja danych to tak była trochę kolanem wepchnięta, w sieciach 3G, i dlatego uważam, że to zasługiwało na miano zmiany generacyjnej, a LTE niekoniecznie. Ale w sieciach 3G, już sieci 3G były nastawione na transmisję danych po prostu bardzo mocno, ale również na rozmowy. No to w wypadku LTE to w zasadzie mamy tylko transmisję danych, to znaczy rozmowy są realizowane jakby były realizowane w oparciu o wcześniejsze standardy, no to sobie wymyśli coś takiego jak Voice over LTE, czyli możliwość przesyłania rozmów przy pomocy transmisji danych, czyli jakby odwrócenie troszeczkę tego, co było wcześniej. Voice over LTE to jest dokładnie to samo, co mówi nazwa, czyli głos po LTE, transmisje głosowe, czyli rozmawianie przez telefon z użyciem transmisji LTE. Idea bardzo fajna i słuszna, tyle że no, nie do końca działa. To znaczy telefony starsze, które LTE mają, ale Voice over LTE niekoniecznie, no to mają z tym problem. Nawet telefony, które mają Voice over LTE, to niekoniecznie muszą się dogadywać z naszym operatorem, na przykład jeżeli ktoś sprowadził telefon z AliExpressa, Amazona czy jakiegośkolwiek innego serwisu, to mimo, że ten telefon Voice over LTE w specyfikacji ma, to wcale nie znaczy, że to będzie działać. Nie znaczy też, że na pewno nie będzie działało, ale może nie działać. Może nie działać, bo może na przykład brakować jakiegoś kawałka softu konkretnego operatora. Tak. Prawda jest prosta tutaj, nie? Kupić u operatora telefon, tylko no... Znaczy, no wiesz... Nie każdy chce, prawda? No pytanie, czy komuś tak bardzo na tym zależy, bo tak, co się dzieje, jeżeli telefon z Voice over LTE nie ma albo się nie dogaduje z naszym operatorem? No dzieje się to, że w momencie, kiedy zaczynamy gadać przez telefon, to on nam po prostu schodzi niżej. Czyli wyłącza sobie LTE, przechodzi na 3G, jeżeli jest, a jeżeli nie, to na 2G. No i teraz pytanie, czy to komuś bardzo przeszkadza, czy nie? Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to może sprawę zignorować zupełnie. W bardzo specyficznych wypadkach będzie przeszkadzać. No. No bo po prostu jak na przykład będziecie robili sobie z telefonu modem i zaczniecie, nie wiem, pobierać, dajmy na to film na komputer. Tak, i ktoś do was zadzwoni. No i ktoś zadzwoni, to będzie pauza zrobiona. Czasem może nie wrócić to połączenie, czasem może wrócić, to też zależy od tego połączenia. No ja mam tak, że właśnie mam telefon sprowadzony, który Voice over LTE ma, tylko że się z moim operatorem nie dogaduje. Tak, w ogóle ciekawy telefon, obejrzyjcie sobie filmik o nim. Tak. I no jest tak, że jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, to on sobie dosyć
szybko schodzi na 3G, czy tam na 2G, natomiast z powrotem to już ma pewien problem i czasami muszę po prostu szturchnąć go tak, żeby mi z powrotem to LTE złapał. O, właśnie, no i tu wtrącę dwa słowa, między innymi właśnie dlatego 3G będzie wygaszane, a 2G z nami zostanie. Tak. A jeszcze co do Voice over LTE, są też takie przypadki, o czym też nagraliśmy kiedyś taki mały, szybki filmik, że telefony w ogóle, które mają LTE, nie mają Voice over LTE, nie potrafią sobie, że tak powiem, zejść niżej i efekt jest taki, że na przykład nie można się dodzwonić do takiego telefonu. I tu niestety jedynym ratunkiem jest wyłączenie LTE, czyli wymuszenie sieci niższej, jeżeli chcemy tego telefonu używać jako telefon. To są przypadki, które dotyczą starych telefonów z początków LTE, po prostu. No, to się dzieje, także w zasadzie, no, dosyć nieliczna grupa, ale tak dla porządku. Ale tak wspominamy. No dobra, i teraz cóż, pora się żegnać i widzimy się przy kolejnej literce, ale jeszcze wam nie powiemy, co to będzie. To pa, 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 pa. Cześć.